No to leć mi go. Dobra. Dobrze. Proszę Państwa. Teraz on jest tu po lewej. Bierzemy mapę, Peter. No już mam odpaloną mapę. Bierzemy przesyłeczki. I bierzemy zgras, tak? Tak. Chcemy jechać do Wielkiej Brytwanki, czy nie? Do Wielkiej Brytwanki, czy jakie miasto? Sheffield. Nie mam Sheffield. Zgraz do Sheffield. Że co? Mam do Sheffield. No, to jedziemy? No możemy. Przez S-H-E, tak? Się pisze Sheffield. Tak, S-H-E-F-I-E-F-I-E-L-D. S-H-E-F-I-E-L-D. No, mam. Dobrze, no to lecimy. Tak jest. No, ja nie mogę! Patrz! Co? Jak hamsko stanął we mnie. Aha. Może stał tu zaparkowany. Może. No dobra, to co, spotykamy się później tutaj na serwisie. Tak. Mi się wydaje, że to jest ten bar, to jest powietrze w tych. Tak, bar to jest ilość ciśnienia powietrza w układzie. Dobra, jedziemy. Aaaa! B. Załadowany i teleportuje się do serwisu. No ja właśnie się załadowałem. Robię save'a. Trociny wieziesz? Tak. Ja ci zaraz powiem, gdzie lecę. Skrzynie biegów, 12 ton. Loza. LOL, znowu przychód. No ja nie mogę. Znowu co?
No, przychód. Nie wiem, dziwna jazda. No, przychód czy kierowca wują u lol. No to dziwna jazda. No, ja mam 14 ton. No dobra, jedziemy. To jedź. Muzyczkę jakąś tam mamy, to jest niby z freewareowej licencji, więc nie powinno być kłopotów, zobaczymy no. Ciekawe, gdzie jest nasz, jakby to powiedzieć, kolega. No, czerwonka. No, ja się na późnym pomarańczowym wyrobiłem. Ciekawe, kiedy będzie. No to lecimy. 80. Coś daleko chyba jesteś. Zaczekać na siebie? No. Schodzę na 60. Peter, o, coś, no. Rygnęłeś. Ociągasz się, panie, ociągasz.
Już cię widzę. No, 220 metrów. I brameczki. To jest bramki przed nami. W tym przypadku bramki są 4. No, najlepiej teraz lecisz? Jaką prędkością? 90. 90? No. No dobra, widzę, że się zbliżasz. To ja daję do ograniczenia do 80 i to, jak będziesz poniżej 100 metrów, to zwolnij. Odgrodzone, coś jeszcze w planach chyba będzie do rozbudowy, jakieś ekspansje kolejne pewnie. No i kolejne bramaczki. No. To trzeba wyłączyć. 70. Retarderek. Zwalniamy. To ja, Peter. Wozimy z ciężarówek i skaczymy za oglądanie na rybki. Co? Czy zapachy mam takie za oknem, aż mam ochotę, chyba się ruszę zaraz bez kitu do sklepu na jakieś zakupy i zrobię chyba grilla. Chociaż niedługo, kurczę, armoret trzeba będzie. Może jutro, jak będzie pogoda. Masz 170 metrów także. Na 80? No. Dobra. Już trochę nadgoniłem.
Tak, widzę. Ja odpalonego mam tego, wiesz. Znowu się oddalasz 112 metrów. 130. Bo do 80 dzwoniłem. No ja też mam 80. Dobra, zdajmy o 5. Ty jedź 80. Ja się zbliżę, okay. Ja się zbliżę do ciebie. Co tam dzieje, Peter? Co? Dobrze. Masz 80 na pewno? A nie 60? Nie, teraz mam na 90. Nie wiem, dziwne rzeczy są. Oddaliłeś. A ja się człapię po 70-75. Ile masz? Teraz 80. Podbijamy pod kaganiec? Możemy. Ja już mam 90. Ja też. Do Trans Cinet jadę. Jakiś gość jedzie, tak? Mówię o firmie. A, do której jedziesz, okej. Okay. No. Ja też mam do Trans Cinetu. Sheffield. Się przeprawimy problem, trzeba pamiętać, żeby po lewej stronie jechać. No. Nie lubię tam jeździć, bo pierwsze momenty to się zapominam. Tak samo. To Anglia liczy po lewej, nie po prawej. No dokładnie.
Spoko, ale widzę, że przy 90 jest najoszczędniejszy. Tak patrzę na ten ekonomizer, jak to się zachowuje. Średnie spalanie. Bo teraz przy ilu? 12 tonach. Było jeszcze przed chwilą chyba 34 na tych mniejszych prędkościach, a teraz jest 31 litrów. No my też tak samo, 31 litrów. No, także nawet przy 80 jest większe spalanie niż przy 90. Ja sobie tą tabelę wyłączyłem, bo mi lusterko zasłania. Ja sobie ją zrobiłem przeźroczystą, więc widzę lusterko. A gdzie ją zrobić przeźroczystą? To na postoju to ci pokażę, jak. Okej. Okay. Teraz nie będziesz miał jak nawet tego zrobić. Jeszcze chwilę potrwa. Nieźle. Zwolnić troszkę, poczekać na ciebie? Tak. To jest na postoju. A co, chcesz ustawić sobie tą tabelę? No. No dobra, no to dawaj zjeżdżamy tutaj na ten... Na tą stację. Gdyby nas zdecekowało, byśmy się zasiedzieli za długo. To czas zapiszczyć. Dokładnie. Dobra. Dobra, gotowyś? Tak. Wyłącz silnior, hałasuje. Dobra, odpalasz tą tabelę? No. Klikasz prawym myszki, pojawia ci się kursor. No mam. Bierzesz settings. No. Zakładka graphics. Mam. I ostatnia pozycja, Windows Capacity. Opacity, co ja gadam? Opacity. No mam. No. I ten suwaczek przesuwasz sobie na połowę albo troszeczkę nawet w lewo. I klikasz apply. I zobacz, jaka przeźroczystość ci będzie pasowała. Taką sobie ustaw. No, ja sobie tak ustawiłem, żeby było widoczne. Nie, że jest zupełnie przeźroczyste, ale... Także jest... Jak ustawię
Może widzę w lusterku, no. Widzę i ramkę, i lusterko. Powiedz, kiedy gotowyś. Dobra. Kiedy będziesz gotowy, panie? Długie wyłącz. K. No. Po co ci w dzień? Jedziemy? Tak. No czekaj, nie zasłaniaj mi, bo ja nic nie widzę. Co tam się dzieje? Dobra, pusto, można jechać. Dobra. No tyle widzę, normalnie. Tyle lusterko. No, no ja też mam tak ustawione. Widzę wiesz co jest w lusterku? Może nie tak jak wiesz, na pusto, no ale widzę. No, ja też. Ustawiamy jaką prędkość, jaka była. A ta się zapisana 95. Ale co? Prędkość. No i tak, jak masz kaganiec, to na 90 cię odcina. No. Ja tam włączyłem, tak jak mówiłem, że na razie sobie pojeżdżę zgodnie z ciężarowymi przepisami. Ciężarowymi przepisami. Dobra, na 90? Możemy. Kurczę, nie pamiętam, po którym klawiszem jest quick save. Gdzie fotorador, ale on jest chyba na 90 teraz. Zmienimy się na 80, zgodnie z tym. Zgodnie z przepisami? Tak. Z ograniczeniami dla pojazdów ciężarowych, tak?
Fotyny radar minęliśmy, więc dofinansowania nie będzie. Można przyspieszyć do 90. No, w ten sposób to się strasznie spokojnie jeździ w tej grze. No. Robimy postój i zmianę. Możemy. Nie, jednak ja... Łomatko, ile ludzi! No, no, leci jakiś konwój, tak. Konwój znaczy się w tym. Takich... Ula... O, bym przywalił. Nie, krzycz! Gdzie skinął ten nasz driver? Kurde, Konstantin. Dobra, zjedziemy na pierwszy postój, bo ja chyba jednak nie zdzierżę takiej spokojnej jazdy. Zdejmiemy jednak kaganiec. I ten, przestawimy sobie ograniczenia na osobowe. Bo... No. Tak to nudno jest strasznie. No. Za spokojnie jednak. No. A w żadnej firmie nie jesteśmy, to wiesz, sami sobie rzepkę skrojemy. Oby komuś tylko nie napsuć i nie wjechać w kogoś. No. Chociaż tu jest 110 na jedynce ograniczenie, a na drugim serwerze EU jest zdjęty limit maksymalnej. Tam ile fabryka dała, ile wykręcisz. Poszła plota na początku, ja byłem akurat na serwerze w tym momencie, na pierwszym tutaj, jak wyłączali tam ten limit. Albo się admin pomylił, albo nie udało im się włączyć też no collision na całym serwerze. No to byłaby ciekawa opcja, że... No. Tak wtedy było. Na pełnym, na całym serwerze no collision, czyli żadnych zderzeń i tak jak teraz jest brak limitu prędkości. Chociaż to głupio by wyglądało, bo wtedy jeden przez drugiego by na autostradzie mógł przejeżdżać. No. Zero zderzeń. Takie trochę głupie. Chyba jesteś daleko, bo mi zniknęłeś z tabeli, wiesz? No, ty mi też. No to zjadę na 80. Żebyś mógł się zbliżać do mnie. Środkowy palec odpoczywa. A ja sobie w ogóle odpoczywam, bo ja sobie jadę na padzie, więc mówię bezprzewodowym. Siedzę sobie zupełnie... Oj, przepraszam. Inaczej, nie przy klawiaturze i myszce, tylko po prostu. Ja takiej opcji nie mam. Mam biurko między szafką a szafką. Ja wiem, pamiętam, jeśli nie było przemeblowania od tamtego czasu, jak byłem u ciebie, to... Było przemeblowanie. Było, aha. Spoko. Ja u mnie kontryna, czy stoi no, u między też... szafką i szafką. No jestem między szafą a taką meblopółką, można powiedzieć. Ściankopółką. Z karton gipsu mam zrobione taką półeczkę na płyty, na dupę sztyki. Biurko jest, jakby to powiedzieć, jednomonitorowe. A po drugiej stronie stoi szafa. No, jestem między jednym a drugim. Ale drugi monitor się udało zorganizować. Z czat mogę czytać. Pomiję tylko miejsce na ten, na monitor jeden. Mówię, no generalnie na biurku tak, a drugi monitor stoi na skrzynce, akurat tu się dało. O, jest parking, bym zapomniał. Stoi na komputerze po prostu sobie drugi monitor, mniejszy. Ale to jest taki monitor typowo do streamowania. No grilla robią, no, kurczę. Dobra, ja już jestem na stacji. Ja już widzę. Transporter. Witam kolegę PRS Hapich. Nie wiem, jak to się powinno czytać.
ten koń. A, na wszelki, na, w razie było zatankuję. Coś tam, tyle paliwa. Czekaj, zobaczmy ile mamy do celu. Spokojnie starczy mi na 2362 km. No, na luzie, to nie ma, wiesz. Nie ma żadnej spinki tutaj. Dobra, no to robimy save'a, zmieniamy opcję, tak? Zmieniamy opcję, rozgrywka. Ściągamy ogranicznik. Przestawiamy się na osobowy. Teraz się zacznie zabawa. Bo można jechać na tym serwerze 110, a na drugim bez ograniczeń. Jest powłączane. Przedstawiłeś się? Tak. Dobra, to ja, możemy ruszać. Kilometrów. Hej, to jest jazda! No ja właśnie ustawiłem tempomat na 110. No, czym ja naciskam C? Wiem, że ja wciskam C, jak chcę, to jest tempomat. Tak, C włączasz tempomat, no. Klawiaturze. Łomatko, ile ludu. No, jest trochę. Bo się nie warto rozpędzę, bo zaraz skręcamy. No ja stówkę podjeżdżam pod ten zakręt, także. Spokojnie, tu można nawet na 110 wjechać w ten zakręt i wchodzimy. Bez problemu. Ja lecę stówkę, no, oczekując na siebie, aż się zbliżysz. Ale jesteś 500 metrów, ja nie wiem jak ci raptem tak odskoczyłem. Chyba śpisz za tą kierownicą, co? Trochę? Nie. Nie. Tak odrobinkę. Leci konwój jakiś, albo stoi konwój jakiś. Przyspieszam na 110 na razie. Gdzieś coś stanął. To ty? Czy ciężarówką swoją? Bo nie widzę, czy jest na radarze, więc pewnie nie ja. Nie, mówię o tym dźwięku, co był na zewnątrz. Mhm.
O matko, ale jak. Dwóch stoi. Stoją tam no, po prawej stronie na poboczu, uważaj. Dobra, zwalniam nas do setki. Na konwój. No. Edim. Peter, pytluj tam na tych. Big bulls. Nie, to konisz kiedyś ty. Piotrek? Chyba tak. Siódemka osób. No już jadę 90 z powrotem, tak jak na gagańcu. Nadal się nie widać. Ja 110. Watch.
Nie, to chyba inną drogą żeś pojechał, bo ja się nie widzę w dalszym ciągu, ty. Ja też cię nie widzę. Na jakiej drodze jesteś, trasie? Zaraz ci powiem. Na radarze powinieneś mieć taki niebieski znaczek. Czy na GPS-ie? Zaraz ci powiem. Niech mi się pokaże ten znaczek. O 45 powinieneś mieć, albo na znaku, zobacz. Zaraz będę przejeżdżał. Czterdziestka piątka. No, czyli gdzieś tam za mną jedziesz. No. Moje to przez te lagi. Tyle osób było. A ty na 110 jesteś, tak? Masz zapięte? Tak. Dobra, no to może się doczłapiesz, no. Masz 20 km przewagi nade mną, ja cały czas 90. Nie no, wścieknę się, no. To mi grilla robi tutaj po szytym. Jaki zapach. To ci smaka robi. Strasznego, muszę ci powiedzieć. Ta 45 się zmienia w jedynkę, a ja już teraz mam zjazd z jedynki na dół. Gdzieś na jakąś lądówkę. Ta 20 to tutaj nie pojedziemy, bo jest ograniczenie do 110. Tak, tu jest na 110 zapięty. Co już mi się pokazałeś na radarze. O, też skoczyłeś na listę. No ja sam zjeżdżam właśnie. No ja też będę zjeżdżał. Na zjeździe pod spód. Mamo, kończ rozmawiać! No jest, co to za spam? A jak myślisz? Kurwia! Weź, wycisz się. Kobieto. Na ta płyta, której słucham. A mi Tylerom odmówił posłuszeństwa. Co? A mi Tylerom odmówił posłuszeństwa. A Sidrom? No. DVD. No.
Ja mam w MP3-kach. W sensie ten. No wiem, napęd. No. Ja mam w MP3. Tak, wiem, rozumiem. Osiemdziesiąt. Ja mam w MP3-kach pobrane ze strony zgodnie z tą licencją YouTube'a. To się nazywa, zaraz mogę sprawdzić, powiedzieć dokładnie. Ta CC taki znaczek jest. Wiem, widziałem. No, to zgodnie z tą licencją tego, no może się już do tego nie przyczepią, no. Była jakaś właśnie z jubileuszowa składanka, to sobie ją pobrałem, zobaczymy. Gdzieś tam święto mają. Uwaga, z naprzeciwka. Nie, stoi zaparkowany akurat na poboczu i będziemy zjeżdżać w lewo. Obniżamy. Łapę. Niby 90, ale ja wolę 50. Nie przywalić. Przy 90 nie wjedziesz w ten zakręt. Nie ma takiej możliwości. Choćbyś mocno chciał. Dlatego do 40 zwolniłem. To nawet wolniej trzeba. Chyba 15, żeby tu się złamać prawidłowo. Zwalniam do stówki, czekam na ciebie. Okej. Masz 10 przewagi, żeby mnie dogonić. Tak, Mario, jeszcze brakuje Luigi. Jasna cholera, jak pachnie z tym grillem. O! Stateczek płynie sobie tutaj z prawej strony, proszę państwa. Leszczyk? Nie, u mnie nie. Uwaga, coś zaparkowane na poboczu, na prawej. Prawej stronie. Trzech tylko na szczęście. No. Czterech. Czterech? Pięciu. Pięciu.
No normalnie się wścieknę zaraz. Lag. Jasna cholera, ilu ja tu jest. Cholera. Jaki tu jest lag? A lag. Zapłaciłem mandacik właśnie. Wiesz co? A? Ja przyspieszam, nie czekam na ciebie. Ja 110 jadę. No ale jakoś nie wiem, nie możesz się zbliżyć w ogóle, nie wiem o co chodzi. Ja będę potrzebował parę minut przerwy. O 17:00 Armored Warfare się będzie zaczynał, muszę się poprzestawiać na no, tego. Napić czegoś, zjeść może jakąś kanapkę i lecimy z Armored Warfare. Uwaga, coś się dzieje tutaj w tunelu, ktoś się zaparkował. Nie wiem, czy nie trolle jakieś będą, zapiszę szybko sobie. Przez to. No, zapisuj. Zapiszcie. Podniosę telefon, który mi spadł. Zalagozaurus. Aha, 46 osób? Żart chyba. Wiesz ile tu jest ludzi? Tu się nie da. 58, 59. Łomatko. Tu się nie da chyba jeździć zaraz. Ehe, Rotterdam. No zgadza się, zgadza się. No ramerzy oczywiście na środku poustawiani blokują. Jakżeż nie.
ja cię gwiżdżę. Kurde, lagują ludzie. No. Strasznie. Kiedy ich matka nie miała? To nie tymi ludźmi i zapchanie za nie widzę, to jest rozterk normalnie. Dobra, aha, gdzie ja się miałem przenieść? Pierwszy sprawdźmy, dojechaliśmy do portu. Którędy to chciało? Aha, na górę. Gimpsy. No tak, to się inaczej nazywa, ale na górę w każdym razie. To jest hul. Ja właśnie już płynę promem. Wiem, słyszałem. No, zrobię save'a. Gdybym się pomylił, jeśli chodzi o stronę jazdy. Kurczę, będę miał mało czasu na przygotowanie się z... Lata tutaj wszystko, lata, człowieku. Takie lagi zaledwo jadę, no ja nie mogę. Nie no, u mnie aż tak nie, ale, ale było ciężko, szczerze mówiąc. No. Dobra, 175 klocków do zrobienia. Panowie, tylko nie lagować, nie lagować.
Oj, dobra, pustą lecimy. Masz wyłącznik mikrofonu na przewodzie? A co? Weź jak on skrzyczy tam, to by się wyciszał. O kurde. Coś się tu poskładał na środku. Ile mi zostanie? Kurczę, z pół godzinki, będzie ciasno. Będzie ciasno z czasem, ale damy radę. Panie, na środku się nie staje. No, trzeba tam uważać. Tam jeden się rozkraczył w ogóle. Miał odpiętą naczepę i coś tam. Nie wiem, czy symulował wypadek jakiś. Miał wypadek. Chodzą zabawy kamerą. Było blisko, ale się udało. Co? Bawiłem się kamerą, wziąłem sobie tą zewnętrzną, taką przeskakującą, filmową, można powiedzieć. Zbliżyłem się niebezpiecznie do barierki, muszę ci powiedzieć. Nie widzisz ten. Ktoś nie mogę wyczuć na samym jednym lusterku w sumie. Może drugie wyłączę na chwilę? Patrzymy. Wyłączę taba. A, tu będziemy zjeżdżać. Nie ma sensu. Się mu teraz bawić, ale kiedyś to spróbuję. Patent.
tu jeszcze prosto. A tutaj będziemy śmigać. Konnichiwa. Jesteśmy. No i dobra, doręczona przesyłeczka. Polecimy na serwis. Zrobimy serwisik. Najwięcej pewnie opony, tak jest. Się zużyły. Sprawdzimy, czy gadżety są włączone. Włączone. Dobra. Czy ja mam tutaj garaż? Mam garaż w Sheffield. Dobra, to zróbmy pewien myk. O, mamy kamerkę. No. Zaparkowany, ręczny, wyłączyć światełka.
Wyłączamy silniorek. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia na następnym Ninja Streamie z Euro Truck Simulator. A o 17, czyli za jakieś 25 minut, zapraszam na Armored Warfare Early Access, czyli wczesny dostęp, zamknięty beta test gry o czołgach. Także jeszcze raz dzięki i zapraszam jak najczęściej. Pozdrawiam.